stworzyła się taka nowa społeczność ludzi, którzy mają dobre serce, biorą nas w góry, nie widzą tych dysfunkcji mojego dziecka. Przyszli i powiedzieli, my chcemy zabrać was w góry. Ale ja nie chodzę w góry, co takiego jest w górach? Ale mam dziecko na wózku i chcę mu pokazać świat. I powiedziałam, dobra, pójdziemy. I to się zmieniło. Przełamaliśmy pewne stereotypy, przekonania, że góry nie są dla osób niepełnosprawnych. Pokochaliśmy góry, znalazłam wolność, spokój. Odnaleźliśmy takie tu i teraz. Na pewno zapamiętamy pierwsze wyjście na Jagodną, gdzie na końcu naszej wycieczki była wieża widokowa. Michał ma długie ortezy, w których chodzi, takie kilka kroków jest w stanie w nich pokonać. I to było naprawdę fajne wyzwanie, żeby tam wejść na tą wieżę. I to tak mocno zapamiętaliśmy. Takie moje ciche marzenie, żeby było więcej takich ludzi, takich organizacji. Zachęcam wszystkich do brania udziału w tych wycieczkach. Zabierajcie swoje sprawne dzieci, pokazujcie im, że można. Uczymy młode pokolenie funkcjonować z osobami z niepełnosprawnościami. To zaowocuje nam lepszą przyszłością.